kochani, ja króciutko tylko, bo ja też odpowiedziałem na challenge ewangelizacyjny Julity i okazja się nadarzyła następnego dnia rano. Do biura, w którym jest nasza firma, przychodzi codziennie taki człowiek. On coś przynosi po prostu, co ludzie kupują rano. I przez kilka dni go nie było. Ktoś inny przychodził. A w czwartek akurat pojawił się ten człowiek i widziałem, że on schodząc po schodach, schodził na jednej nodze tak naprawdę, bo drugą miał całą sztywną i ciągnął za sobą. Widać było, że go bolała. Powiedziałem, że jak skończy to, co robi tutaj, żeby przyszedł do mnie do pokoju i ja mu z tą nogą pomogę. No i przyszedł rzeczywiście, ogłosiłem mu Ewangelię, pomodliłem się i następnego dnia znowu przyszedł z tym, z czym przychodzi każdego dnia. No i już chodził normalnie, noga go przestała boleć. Amen. Ten ból był wynikiem jakiejś choroby, na którą on cierpi. I stwierdził, że nic wcześniej takiego się mu nie przytrafiło, żeby w tak szybkim czasie ten ból ustąpił. Amen.